Siemanko, z tej strony Carlos. Dzisiaj film taki kontaktowy w formie vloga. Pojechałem sobie pośmigać po lesie. Jak widzicie, po oponie jest dosyć mokro, więc nie ma zagrożenia pożarowego. I tutaj chciałem wam przekazać moje plany. Ostatnio nie było filmów jakiś czas, później wleciał Harley. No i dzisiaj taki vlog kontaktowy, właściwie film o niczym, tylko tak wam chciałem poględzić o moich planach na przyszłość. Ostatnio złapałem zajawkę, właściwie nie ostatnio, tylko już od dawna, na hodowlę pszczół i ostro zbieram wiedzę na ten temat ostatnio. Będę chyba produkował kolejny kanał na YouTube, który będzie się zajmował moimi po prostu pierwszymi krokami w tym temacie. Ale to jeszcze się tam kiedyś odezwę, jak zrobię kanał. Jak będziecie mieli ochotę, to dacie suba i będziecie śledzić moje poczynania ze pszczołami. Oczywiście speedbike'a nie rezygnuję, będę jeździł cały czas. To jest taka przewaga tego motocykla, że w zimę też będziemy mogli sobie pośmigać w jesieni. No i dzisiaj sobie wyjechałem tak pojeździć i zobaczyć, jak jest temat z grzybami tutaj w okolicy. Jak na razie nie znalazłem żadnego grzyba, oprócz jakichś tam niejadalnych. Ale tu jest w sumie też teren na podgrzybki, a podgrzybki chyba w tym rejonie były trochę później. Nie, bardziej chyba w połowie września, coś mi się wydaje, ale mogę się mylić. I tak, i no co, pośmigamy trochę. Chciałem jeszcze skomentować, fajnie wyszedł ostatnio ten film mój z tymi pomiarem prędkości. Fajnie tam się komentarze pisaliście. Można wyciągnąć wniosek taki, że taki MRF-ik koło stówki poleci bez znaczenia to jest, jakie mam w sumie przełożenie. Znaczy no ma jakieś to znaczenie, ale jakieś nie aż tak duże. I mimo różnej wagi kierowcy i przełożeń, mniej więcej to około 100 km na godzinę śmiga. Nawet ktoś tam napisał, nie pamiętam ników, bo no nie pamiętam, bo jak mam pamiętać. Ktoś zrobił słapa, silnik po prostu z MRF-ie wrzucił do jakiegoś motocykla, którym do jeżdżenia po prostu normalnie po drogach, także też ciekawy pomysł. W sumie silniczek jest mocny, nie ma żadnych ograniczeń jakichś spalinowych, także dobry pomysł, tylko że skrzynia po prostu. Czwórka to jest trochę lipa w tym silniku, raczej no jeżeli chodzi o drogowy motocykl, tak, bo na terenowy no to z porządku, bo ma przełożenia takie, że w tym terenie jakoś sobie radzi. No dobra, moi drodzy, jakoś tam pośmigamy sobie teraz po tym lesie. Próbuję też ustawienie kamery inne, bo faktycznie ostatnio kumpel zwrócił mi uwagę, że lipna jakość moich filmów na podstawie tego Harley'a, bo powiem wam, że zapomniałem włączyć super view widok przy nagrywaniu i przez to po prostu no kąt widzenia był słaby i było widać, właściwie nic nie było widać oprócz zbiornika i tam moich rąk, ale jakoś to przeżyjemy, myślę. No jak widzicie, już pojeździłem wcześniej, nagrywałem też jakieś tam vlogi, ale nie puściłem tego w internet, bo mi się coś tam nie spodobało i dzisiaj nagrywam od nowa. Chciałbym nagrać jakiś film w stylu wady, zalety Pita, ale no na razie to mam 11 godzin ponad, to motogodzin na nim, no to co ja mogę o nim powiedzieć. No, na razie jeździ spoko, jakieś tam usterki, jak oglądacie mój kanał, czy tam jakieś mini problemy, no to z wami się dzieliłem na bieżąco. Nie wiem, jakbym zrobił z 50 godzin, może trochę mniej, to jakiś tam film nagram. Wady, plusy. Jeszcze wypadałoby nagrać film o tym, czy będę pasował na Pita, bo pełno jest takich pytań. No mogę od razu powiedzieć, że będziesz pasował na Pita, no jak ja pasuję, no to chyba każdy będzie spasowany, chyba że jesteś jakąś 130-kilową świnią, za przeproszeniem, no to raczej będzie za mały ten Pit, ale jak masz gdzieś 1,90 m i ważysz do stówki, no to będzie pasował. Oczywiście to nie będzie tak komfortowa pozycja jak na zwykłym krosie pełnowymiarowym, ale w Picie wiadomo, nie o to chodzi, żeby to było dopasowane. Wiadomo, młodsi kierowcy lubią Pity, bo są po prostu mniejsi gabarytowo i jest łatwiej im prowadzić taki motocykl, co jest zrozumiałe. Dobra, jedziemy się przejechać, bo już sobie ględzę i ględzę. Napiszcie coś w komentarzu. Może byście chcieli jakiś konkretny materiał zobaczyć, to postaram się wam go stworzyć.
Tak jak mówię, będzie kanał o pszczołach, jak będzie ktoś miał ochotę, to zapraszam. Moje pierwsze kroki, też forma takiego może bardziej pamiętnika, żadnego poradnika, no bo co ja mogę poradzić komuś, który będę zaczynał, ale to będzie taki od zera do bohatera, mam nadzieję, kanał. Zobaczymy, czy w ogóle te pszczoły to będzie dobry pomysł. No dobra, czas wyruszać. Muszę wam powiedzieć, że dość fajnie się jeździ, bo jest mokro, nie? Wiecie, jak jest mokro, to po piaseczku się nie jeździ aż miło, kurde. No. Teraz powinien być szeroki kąt, także myślę, że obraz dla was będzie dobry. No i teraz oczywiście pilnie będzie chciał odpalić. O ty kurde. O ty kurde. To jest. Za mało gazu. Taka sytuacja. Za wolno wjechałem w ten temat. Yeah.
Moi drodzy, elegancko sobie pojeździłem, powiem wam. Uwielbiam jeździć, jak jest mokro. Piasek jest bardzo przyczepny, więc elegancko się jeździ, naprawdę. Polecam każdemu. Troszeczkę pita, jak widzicie, ubrudziłem. Ale do tego jest pit, on ma zapierdzielać po terenach, moi drodzy. Grzybów nie znalazłem, ale to nic nie szkodzi. Chyba jeszcze nie czas w tych moich rejonach. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wszedłem w żadne brzozowe lasy. Tam są zazwyczaj eleganckie stojaczki. Ale myślę, że jakby były grzyby, to byłyby wszędzie. No, mam nadzieję, że jakoś spodobał wam się ten filmik. Jak widzicie, pitek elegancko śmiga. Kurczę, naprawdę dzisiaj, ale jestem zadowolony. Pojeżdżony, kurde, tak, że hej. Trzymajcie się, moi drodzy. Zostawcie łapkę, jakiś komentarz. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Elueczka.